Program socjalistów polskich, tak zwany program brukselski. Równość numer 1, październik 1879. W każdym społeczeństwie wszystkie urządzenia społeczne, ekonomiczne i polityczne są wynikiem wspólnych wiekowych usiłowań wszystkich bez wyjątku członków społeczeństwa i tym samym powinny by służyć ku ogólnej korzyści wszystkich. Lecz wskutek tego, iż nieznaczna mniejszość społeczeństwa posiada dziś w swym ręku narzędzia pracy, to jest kapitał, ona tylko jedynie ciągnie wyłączną korzyść z tych urządzeń. Taki stosunek mniejszości posiadającej kapitał do większości, dającej swą pracę, wyraził się ostatecznie w instytucji najmu, to jest w nadaniu pracy charakteru towaru. Zredukowanie robotnika do znaczenia towaru jest nową formą niewoli i wyzyskiwania, gdyż robotnik sprzedający swą pracę wedle ogólnych praw zamiany nie może w żaden sposób wpłynąć na jej warunki. On daje kapitaliście wartość tej pracy, otrzymując w zamian jej cenę rynkową, zależnie jedynie od ilości rąk roboczych i kosztów zaspokojenia niezbędnych potrzeb życia. Odpowiednio do organizacji najmu złożyły się wszystkie inne urządzenia społeczne i państwowe. Tak zwana swoboda jednostki, mająca za podstawę sławną ideę samopomocy, sprowadzona została do walki, z której zwycięzcą wychodzi kapitalista, silny w środki materialne. Pozbawiony środków produkcji, pozbawiony możliwości niezależnej pracy i sprowadzony do znaczenia najemnika, robotnik, utraca wszelką moralną samodzielność i ulega woli kapitału we wszystkich przejawach swego indywidualnego i społecznego życia. Taki stan rzeczy wywołał we wszystkich cywilizowanych społeczeństwach usiłowania klasy pracującej skierowane ku zużytkowaniu urządzeń społecznych na korzyść wszystkich bez wyjątku członków społeczeństwa. W ten sposób kapitalistycznej teorii posiadania narzędzi pracy i podziału produktów przeciwstawiona została teoria socjalizmu, którego zasady ostatnimi czasy świadomie przyjęte zostały przez robotników Europy i Ameryki, którzy tym samym dążą do gruntownej zmiany obecnych stosunków społecznych na korzyść pracy, to jest do rewolucji społecznej. Rozważanie warunków bytu naszego i także społeczeństwa doprowadziło nas do przekonania, że triumf zasad socjalizmu jest koniecznym warunkiem pomyślnej przyszłości narodu polskiego, że czynny udział w tej walce z ustalonym porządkiem społecznym jest obowiązkiem każdego Polaka przenoszącego los milionów ludu polskiego nad interesy szlachecko-kapitalistycznej części naszego narodu. Zasady, które wyznajemy, są następujące. 1. Społeczeństwo zapewnia każdej jednostce wszechstronny rozwój sił przyrodzonych. 2. Środki i narzędzia pracy powinny przejść z rąk jednostek na wspólną własność pracujących i tym sposobem praca najemna zmieniona będzie na pracę zrzeszoną, a w stowarzyszeniach fabrycznych, rzemieślniczych i rolnych. 3. Każda jednostka ma prawo do korzyści z rezultatów stowarzyszonej pracy. Prawo, które w przyszłości określą sami pracujący na podstawie nauki. 4. Zupełna równość społeczna obywateli bez różnicy płci, rasy i narodowości. 5. Wprowadzenie w życie powyższych zasad jest sprawą wszystkich pracujących bez różnicy rodzaju pracy i narodowości. Zatem rewolucja społeczna musi być powszechna i międzynarodowa. 6. Na zasadzie tego żądamy federacyjnych związków z socjalistami wszystkich krajów. 7. Zastosowanie w życiu tych zasad może być dokonane tylko przez sam lud pod moralnym przewodnictwem organizacji ludowej, świadomej jego praw i interesów. 8. Zasadą naszej działalności jest moralna zgodność środków działania z założonym celem. Za główne środki przyczyniające się do rozwoju naszej partii uznajemy a. organizację sił ludowych, b. ustną i książkową propagandę zasad socjalizmu, c. agitację, to jest protesty, demonstracje i w ogóle czynną walkę w duchu naszych zasad z obecnym porządkiem społecznym. Program powyższy wobec bezskuteczności dróg legalnych
może być osiągnięty tylko na drodze rewolucji społecznej. Zważywszy, że dążenie nowoczesnego proletariatu znalazło ostateczny swój wyraz w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Robotników, przyłączamy się do następującego orzeczenia przyjętego przez pierwszy kongres stowarzyszenia. Zważywszy, że wyzwolenie robotników powinno być dziełem jedynie tylko robotników, że walka o ich wyzwolenie nie powinna dążyć do wytworzenia nowych klas uprzywilejowanych, ale do ustanowienia równych praw i równych obowiązków dla wszystkich, że zależność robotnika od kapitału jest źródłem wszelkiej niewoli politycznej, moralnej i materialnej, że wskutek tego ekonomiczne wyzwolenie robotników stanowi wielki cel, któremu podlegać winny wszelkie ruchy polityczne, że wszystkie dotychczas użyte usiłowania rozbiły się o brak solidarności pomiędzy robotnikami różnych gałęzi pracy w pojedynczych krajach i o brak braterskiego zjednoczenia klas pracujących różnych krajów, że wyzwolenie robotników nie jest zadaniem ani miejscowym, ani narodowym, ale socjalnym zadaniem, które interesuje wszystkie cywilizowane społeczeństwa i rozwiązanie, którego należy do teoretycznego i praktycznego współdziałania tych społeczeństw. Że ruch wzbudzony między robotnikami najbardziej przemysłowych krajów, budząc nowe nadzieje, uroczyście ostrzega, aby nie powtarzano dawnych błędów oraz wymaga połączenia usiłowań dotychczas rozdzielonych. Z tych powodów Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników odbyty w Genewie 3 września 1866 roku oświadcza, że stowarzyszenie to, jak również wszystkie związki i pojedyncze osobistości doń należące, uznają za zasadę swego postępowania względem wszystkich ludzi bez różnicy rasy, wyznania i narodowości, prawdę, sprawiedliwość i moralność. Kongres uważa za swój obowiązek żądanie praw człowieka i obywatela nie tylko dla członków stowarzyszenia, ale dla każdej jednostki spełniającej swe obowiązki. Nie ma praw bez obowiązków, nie ma obowiązków bez praw. Warszawa, wrzesień 1878 roku.